Ten chemistrajsy wczoraj walili ostro, nie? Przecież Pięć. ci powiem, że ten, kto prowadził tabletki, nie tam pierwszy, czytałem, czy słuchałem, to powiedział na łożu śmierci, nie pamiętam, kto tego odbył końci, co pamiętam, co robiłem, co dla pieniędzy. I No, wszystko. i śmierci, bo śmierć muszą kupować, a prawda jest za darmo, wiesz? Chcesz się wycieszyć, to idziesz do lasu, albo nad morze, bo jestem. Dokładnie, i tam masz Bo naturę mówię, i czujesz się w człowiek. Bogu. No i czułem się taki tam w Poznaniu na tym mieszkaniu, tam się spotkało taki przyduszony i czułem takiej wolności wyjechałem tutaj do znajomych. Sobie spaceruję, mam czas na modlitwę, mam czas na iść do sklepu, mam czas iść nad morze, posiedzieć, porozmawiać z Bogiem. To jest super czas. Nie piję za bardzo. Zadam pytanie tobie. Jak wszystkie rzeki płyną do morza, a morze nie wylewa, wytłumacz mi to. Właśnie. Nie wiem, Bogdan, zaskoczyłeś mnie. A to powiedz to, że dlaczego jak wlejesz do wanny wodę, to zawsze jest poziom, nie? A oni mówią, że my mieszkamy na kuli, na piłce, że ta woda tam jest i się kręci 1600 na godzinę musi, żeby obwód się dokonał w 24 godziny, no tą ziemię, żeby się obróciła, nie? Także jak to jest możliwe? Jak włączysz pralkę i wirówka i ta woda się wyrzuca tak, żeby te pranie było bez wody, siła środkowa, to jak? Mieszkamy na źrenicy oka i jak się oko wyjmie, to jest ziemia okrągła, czyli jak kula, jak piłka, ale mieszkamy na źrenicy oka. Czy ty wierzysz, że ziemia jest płaska jak źrenica oka? No bo logo ONZ-u, tam masz całą ziemię, mapę ziemi, na logo ONZ-u. Tam jest pokazana kontynent, jak to wygląda. Na płaskiej ziemi mieszkamy. A oni globus, jakiś łobuz dał mu w globus i wymyślili globus. Wracają, tylko to jest na płaskim wszystko. No na płaskim, ale jak oko się wymie, to jest kulą, nie? Te białe to zamarznienia, a my mieszkamy na tym, na tej źrenicy oka, nie? Bo mnie też na Sząbierkach staroci też ktoś tam powiedział, że Ziemia jest płaska i Ja ja oglądałem musiałem to taki. sprawdzić i wiem, że jest płaska, bo duch prawdy mi mówi o tym, że jest źrenica oka. Jak ktoś się dotknie ciebie, to jakby źrenicy Boga się dotknął, bo To ty należysz do jest Boga, do duch. Chrystusa. Bogdan jest duch prawdy. No duch prawdy objawi nam wszelką prawdę, ale z małpy człowiek nie powstał, bo dzisiaj w zoo są małpy, a nie z małpy się człowiek nie robi. To się mówi, wiesz, Jezus nas połączył, bo wczoraj się pośmiałem, a tam się śmiechałem. Powiem ci szczerze, po prostu. To najważniejsza jest natura, właśnie jak chcesz Boga poznać, idziesz do lasu, ptaszki, natura No, i no. wyciszasz się, wychodzisz z tego zaciemnienia z plastiku, bo wszystko plastikowe, światła plastikowe, telewizja, matryksy oszukują, kłamią, wiesz? Można No wszystko czemu mówię, bo fotomontaż, przerażony, że nie? Duch Święty jest w kościele. I Duch Święty, Duch jest prawdę wszędzie, Ale nie? kościół jest kości, z trupów, także ty jesteś świątynią Boga żywego, bo Chrystus założył Tak. prawdziwie świątynię swego ciała, mówi zbóż się tą świątynię, tam była jaskinia Jezus zbójców. zmartwychwstał, No. jestem żywy, nie I umarł. on Ja jako, byłem, dos umarłem, zeszyłem. no, jako doskonały człowiek dał nam No. doskonałość i synostwo, jako Syn Boży dał nam synostwo, my teraz jesteśmy synami Bożymi, on się stał A naszym Ojcem. co, na moim przykładzie, nie? Co Jezus robi w takim przypadku, jeżeli niewinnego przykład kopią, a Jezus to widzi i wiesz, i pewnie się wtrącił, bo mógł mnie zamordować. Mógł. A mam uszkodzony bardzo operacyjnie. No Jezus mówi, tylko życia mu nie odbierajcie, jak Hioba, wiesz, Hiob, pierwszy A Hiob też, rozdział nie? i też przeżył, Bóg dał, Bóg wziął, A ale no. co robi Jezus z takimi ludźmi na przykład? Ja No. zgłosiłem to na policję, prokuratura działa. Jak to wszystko No robi? może już oni nie żyją, albo coś tam, no oni będą w grzechach swoich pomrzeją, albo się nawrócą, przyjdą cię przeprosić, no bo to czas, u Boga jeden dzień to jak 1000 lat, dlatego od ludzi przewrotnych, złych mamy się odsuwać, czyli modlić się za wrogów, nieprzyjaciół, tak? Także. Przepraszam cię, że jechałem w autobusie, wszystko było dobrze, w Czerni byłem.
I wyszedłem z autobusu i dostałem takie kopy, nie wiedziałem skąd. I drugi raz też, jak z Poznania, nie? Na Dębcu. I idę do szpitala, nie chcą mi zrobić nagrody, nie chcą zrobić operacji parku, na cały popękany park, chodzę o kuli. Ja nie rozumiem. No, do wesela baranka się zagoi. Ufaj, twoja wiara ci uzdrowi. No właśnie. Kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny, nie? No właśnie, ale Jezus też powiedział. No. Jak Jezus powiedział tutaj? Pokój z tobą, idź, odpuściłem ci grzechy, nie grzech więcej. Dokładnie. Było, nie? No. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, wiesz? Kogo Bóg miłuje, tego karci, czyli dopuszcza takie rzeczy, tak? Bo zastanawia się nad życiem, no. Księga Przysłów o tym mówi. Tak. Jest bojaźń pańska, to jest... Bo słuchajcie, dla Chrystusa, nie bój się Boga, bo to terrorysta, tylko słuchajcie... bo lepsza no jest posłuszeństwo jako ofiara, Matusza... Ja się mam bać Boga, później... Nie bać się Boga, tylko respektować Jego. Jak On coś powie, to trzeba Go słuchać. Czcijcie Króla, witaj bracie, ale cześć, chwała Królowi. Bojaźń pańska, to mówię, bojaźń cały czas. Znaczy ten respekt, tak jak nurek pływa w morzu i respektuje, że może się utopić, ale kocha morze, nie? Te rafy różne. No, taki przykład, no. No. A ty z jakiego miasta jesteś? Z Rudy Śląskiej, wiesz, bo nie możemy mówić bój się Boga, bo Bóg jest miłością, to nie mamy Go się bać. No właśnie, mnie to też mówiło. A może cierpisz, bo Jezus też cierpiał. To jest nieprawda. No Jezus cierpiał za głupotę ludzkości, tak? Faryzeusze Go odrzucali na różne... No, ale Jezus powiedział, radujcie.